Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, nazywam się Maciej Kropisz i witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś, czego na tym kanale jeszcze nie było. Nowa Kia Exceed 1.6 Turbo 204 konie z automatem 7DCT, a do tego wersja GT Line w kolorze infrared. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Exceed 1.6 Turbo 204 konie z automatem 7DCT. 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 7,5 sekundy. Wersja wyposażenia GT Line, czyli praktycznie pełna konfiguracja. No, może poza dachem panoramicznym. W kolorze infrared albo new infrared. Choć w zasadzie to ten sam kolor, dwie różne nazwy. Ładna konfiguracja, kolor chyba mocno niedoceniony, bo X-ów w tym kolorze mało jeździ. Ja uważam, że wygląda naprawdę dobrze. Tam za oknem widzimy tego naszego lakier specjalny Celadon Spirit Green. Też ładnie. Ale wróćmy do czerwonego. Pozdrawiam serdecznie pana Łukasza. Dziękuję za zaufanie. I oglądajmy dalej. Felgi 18, ciemne szyby, dymione chromy wokół okien. Tak to się chyba nazywa. Ładnie to wygląda w GT Line. Czarne relingi. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, reflektory full LED, automatyczne światła długie, krótkie. To przeciwmgielne, a to światło mijania i drogowe. Czujniki przód, tył oczywiście, radar do hamowania autonomicznego, do aktywnego tempomatu, bo aktywny tempomat tu oczywiście jest. Zajrzyjmy do środka. Podświetlane klamki. Kontrolka czujnika martwego pola. Oczywiście wszystko wykończone na miękko. Pełna elektryka. Składanie lusterek. Fotel kierowcy z dwiema pamięciami. Sterowany elektrycznie. Regulacja wysokości świateł. Regulacja jasności zegarów, wyświetlaczy. Czujnik martwego pola, włączenie, wyłączenie, otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika. Można zrobić to albo z poziomu właśnie przycisku, albo z poziomu pilota, albo po prostu podchodząc do klapy. Można zamknąć tą klapę przyciskiem. Można również zamknąć klapę przyciskiem na pilocie albo wewnątrz pojazdu. Z tą różnicą, że aby zamknąć tą klapę z poziomu pilota czy tego przycisku wewnątrz, trzeba ten przycisk trzymać do czasu, dusić do czasu zamknięcia. Kierownica w kształcie litery D, ścięta u dołu, logo GT Line, szare przeszycie, chyba moja ulubiona kierownica w rodzinie Sida. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat, odległość do auta poprzedzającego, cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect, dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. Indukcyjna ładowarka na tej półeczce tutaj, USB-A pod CarPlaya, pod Android Auto, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, tryb sport, włączenie kamery, tak wygląda drążek zmiany biegów, elektryczny ręczny auto hold, dwa uchwyty na kubek, podłokietnik przesuwany. Nagłośnienie JBL, czyli 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz i fotel. Fotele kubełkowe. Połączenie zamszu ze skórą. Tu mamy skórę, logo GT Line, a tu mamy zamsz i szare przyszycie, szara nitka. Fotel regulowany elektrycznie, przednia część fotela, cały fotel, oparcie i podparcie odcinka lędźwiowego. Fotele wygodne, szerokie. Myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję. Zajrzyjmy do tyłu. Po bokach dwa isofiksy. Uszy od isofiksów za zaślepką. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Kanapa dzielona 40-20-40, więc mamy ten środkowe oparcie. Możemy sobie złożyć, przewieźć coś dłuższego. Nawiew dla pasażerów z tyłu i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych.
Nie wiem, czy to było widać, musicie mi wierzyć, jest tam USB-C do ładowania. Jak to na GT Line'a przystało, sufit czarny. Logo Kia w lampie, to są te dynamiczne, nowy wzór lamp, dynamiczne kierunki, albo pływające, zarezerwowane dla wersji GT Line. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość, wysokość podnoszenia i to, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem. Brak koła dojazdowego, mamy zestaw naprawczy, ale za to bagażnik jest zdecydowanie bardziej pojemny. A ten tutaj konkretny egzemplarz ma jeszcze hak wertykalny domontowany. Ciężko zauważyć, że cokolwiek tutaj jest zamontowane, domontowane, tak to właśnie powinno wyglądać. Podkręcone gniazdo. Proszę bardzo. Za chwilę jeszcze wepnę ten hak, pokażę Wam go z bliska. Ładne chromowane listwy na progi, ochronne. I jeszcze raz rzut na deskę. Wszystko pod ręką, fajne połączenie cyfrowych, dobrej jakości wyświetlaczy z tradycyjnymi przyciskami. I deska. Deska oczywiście miękka, przeszycie, nitka, schowek. I fotel pasażera, również podgrzewany, również kubełkowy, również wyprofilowany. Manualna regulacja wysokości i elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Duży zakres. A ceny chyba jeszcze nie podałem, czyli Exit wersja GT Line z dopłatą za lakier metalizowany, jakim jest właśnie tutaj infrared. 1.6 turbo, 204 konie, 159 tysięcy. A jeśli ktoś by takiego 1.6 turbo, 204 konie szukał dostępnego od ręki, to zapraszam. Mamy dwa biznes line'y z dostępnością od ręki. Cyfrowe zegary. Grafikę tych zegarów oczywiście można zmienić. Kamera. Dynamiczne linie. Informacje z czujników. O, tutaj. I tu zresztą też była. Jest. Dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, indukcyjna ładowarka. Możemy jeszcze pokazać grafikę zegarów. I albo mamy połącz z trybem jazdy, czyli w trybie sport zmienia nam się grafika zegarów, albo możemy manualnie wybrać klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C i dynamiczny. Jeszcze raz, dynamiczny. Ta grafika zmienia się również zależnie od pogody, pory dnia, pory roku. Klasyczny C, B i A. Trochę ustawień systemów bezpieczeństwa, systemów wsparcia kierowcy. Asystent jazdy po autostradzie, asystent wspomagania. Normalnie można włączyć priorytet bezpieczeństwa jazdy, czyli on będzie ściszał nam muzykę z radia, żeby dać sygnał z czujników. Wiadomość, gdy poprzedzający pojazd oddala się. Aktywny asystent, czyli samochód w razie ryzyka kolizji z przodu będzie i hamował, i ostrzegał. Bezpieczeństwo na pasie ruchu asystent, czyli będzie korygował tor jazdy. Tutaj mamy asystent wspomagania kierowcy, martwe pole. Aktywny asystent, on również w razie ryzyka kolizji będzie miał możliwość powrotu na pas, z którego zjeżdżamy. Też powiem szczerze, że nigdy jeszcze mi się to nie włączyło. Ale może to kwestia, że staram się manewr zmiany pasa ruchu robić bezpiecznie. Układ bezpieczeństwa przy parkowaniu, tylny boczny układ bezpieczeństwa, czyli monitorowanie ruchu poprzecznego i w razie ryzyka kolizji on również ma możliwość zatrzymania się. I to akurat już mi zadziałało.
lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary, sufit czarny. No, tęskniliśmy za 1.6 Turbo 204 konie. Ostatnio prosiliście, żeby pokazać silnik, bo głównie to się tutaj zmienia. Proszę bardzo. 1.6 Turbo 204 konie, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 7,5 sekundy. A co najważniejsze, to wszystko na czterech cylindrach. Czujnik zmierzchu, więc on sobie sam teraz włączył światło mijania. Światło do jazdy dziennej to są te trzy tutaj łezki. Dajcie znać, jak Wam się ten samochód podoba. Pana Łukasza pozdrawiam serdecznie, życzę tylko przyjemności z jazdy. Zapraszam po więcej, zapraszam częściej. A Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. I jeszcze obiecany hak wertykalny. Tak to wygląda przed wpięciem. Zaślepkę wyciągamy i cyk. O. I tu kluczykiem przekręcamy, blokujemy, żeby nikt nam tego nie wypił. Hak gotowy do jazdy. Przyciskamy, o, wyciągamy, wkładamy zaślepkę, tak żeby brud się nie dostał. I gotowe. Dzień dobry. I gotowe. Dziękuję. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. Kia. Movement that inspires.